Ty, patrz, to chyba on, nie? Ania bardzo się denerwuje przed spotkaniem. Przyjaciółka próbuje jej dodać otuchy. Przejęte dziewczyny nie zauważają przed szkołą obserwującego je kolegi Artura. Rzecz mi powodzenia. Oczywiście, i w razie jakichkolwiek problemów pamiętaj dzwoń. Od razu, jest, nie? Dobra, dzięki. Powodzenia. Pa, pa. Hej, Paweł, tak? Tak, cześć. Jestem Anka. Miło cię poznać, jesteś bardzo ładna. Dzięki. Co, siadamy? Mhm. Licealistkę przeraża to, że będzie musiała uprawiać seks z nieznajomym, ale jest zdeterminowana. Bardzo chce mieć dziecko, zanim będzie dla niej za późno. Może włączymy jakąś muzykę? Jaką lubisz? Rock, pop? Wiesz co, mi to jest obojętne. Jesteś strasznie spięta. Nie powinnaś. No wiem. Znaczy, nie jestem spięta. Po prostu... Okej, okay, możemy na początek pojechać na drinka. Co ty na to? No możemy. Rany, ty jesteś taka piękna. Mówił ci to już ktoś? O co chodzi? Coś źle powiedziałem? Nie, nie. No to o co chodzi? Wiesz co, ja tak nie mogę. Ja nie chcę zdradzić swojego chłopaka, wiesz? Przepraszam cię. Co ja wyprawiam? Czy ja naprawdę myślałam, że będę uprawiać seks z obcym gościem tylko po to, żeby zajść w ciążę? No oczywiście, chcę mieć dziecko, ale nie w ten sposób.